sam sobie opuszczę. Dobra. Dzień dobry. Jesteśmy w garażu Straży Miejskiej w Sulejówku. Oczywiście chcielibyśmy podziękować mieszkańcom Sulejówka za te dary, które składali dla Syrii. Także myślę, że zaraz damy sobie radę ładować. Jest z nami. Ja twierdzę, że się zmieści, jak się popieści, to się wszystko wyjdzie. Jest z nami Piotr. Piotr jest z nami samochodem. Tam będziemy ładować do pełna. No i jest z nami oczywiście Mirek, jak zwykle, który jest wszędzie i zawsze, i też swoim samochodem, też będziemy ładować. No i jestem ja też swoim samochodem. Chciałem jeszcze do tego dołożyć, zaraz będziemy ładować. Takie cztery woreczki, właściwie trzy są ode mnie. Worki, tu są garnitury, tam swetry, tam są kurtki w tych. A ten worek to jest właśnie od Ewuni, która zawsze zbiera i ja podjeżdżam do niej i zabieram. Tutaj mamy tak na osłodę. Tam. Także ja to też dołożę tam w ambasadzie. Ode mnie jako mieszkańca Sulejówka, jeszcze jeżeli coś się zmieści u mnie, to położymy tutaj, czekamy na ten tu, czekamy, nie wiem, czy czekamy na pana burmistrza, czy już zaczniemy. A ja nie wiem, czy pan Remek przyjedzie, bo on dzwonił, żeby... Nie, on mówi, że będzie za 20 minut. A, że będzie? Tak, będzie, bo on jedzie... Czekamy na kogoś? Jedzie z nami, na pana burmistrza po prostu, bo jedzie ze mną. Bo powiedział, żeby przyjechać, otworzyć, że panowie zabiorą. No to już możemy ładować. A więc nic nie mówił, że on tu będzie. To już możemy... Chyba, że z panami gdzieś to, że pojedzie w jakiś... Pojedzie, tak. Jedziemy do ambasady syryjskiej, to oddać wszystko tam w ambasadzie. I ten... No. To jeśli tak, to pewnie pojedzie. To jeżeli uda się. No. To weź się nie układać. To tam on... Ci, którzy nas oglądają, to wiedzą co tu jest. Wodę do picia to się przyda. Bardzo poproszę. Tu jakieś jedzenie jest, to nie wiem. Czy piętrowo, to też wszystko razem, czy... Piętrowo. Jedzenie to też, tylko że on może oddzielnie... Może samo, to znaczy tyle tylko tego jedzenia. Daj niewielko, to może nawet nie siedzenie. To może... Aha. Weź śmieciu tam i tak, a ja będę podawał. Na razie na tej worku tak. No to już wszystko. Jest Nabil z Malazji. Ty układaj piętrowo. Witam serdecznie. Dzięki któremu tak naprawdę dowiedzieliśmy się o tym, że do Syrii nie dociera żadna pomoc humanitarna, nie. Ponieważ wszystko kończy swoją drogę na Turcji. Nie docierała, tak. Jest podawane, że dla Turcji i Syrii. Tak, razem. Wszystko razem. W Turcji, tak. Dalej do Syrii już nie było. Ale tak. Więc i ucinają i staramy się. Może zrobimy tak, że artykuły spożywcze tam do Mirka albo do mnie. Albo to tu dużo nie było, spoży... nie, że dwa te. Ale tam, aha, no to właśnie ten dwór. Aha, tak, dobrze. To weźmiemy. Pierwszy samochód niech będzie pakowany. Nie, ale wiesz, ale rozdzielimy trochę, wiesz, spożywcze, bo później rozładujemy tam w ambasadzie. Ja tu otworzę. Wezmę to. To jest taki dyplom dla ambasady od jednej fundacji. Nie wiem, co z tym zrobić, ale na razie. Może tutaj. O, tutaj. To jest taki
taki dyplom. Dyplom dla ambasady syryjskiej. Dyplom dla ambasady syryjskiej, bo zrobiliśmy, pan ambasador, pod opieką pana ambasadora zrobiliśmy akcję dla bezdomnych Polaków nad Wisłą. Okazało się, że tam jest 17 osób bezdomnych, koczują w piwnicy, w namiotach. Namiotach. Nad Wisłą. Jak ja szedłem do nich, to buty przez dwa dni musiałem czyścić później, bo tam... Jeszcze za ciepło nie jest, pod namiotami. A tam było zimno, tam było zimno, to było kilka... Żoliborskie było... Stowarzyszenie, tak, Dom, Rodzina, Człowiek, dyplom uznania. Nasz cel i wasz cel to niesienie pomocy i walka o godność człowieka. Bardzo niebezpieczne. No właśnie o to chodzi. Tak. To. A ty masz ten. Aha, dobrze. Jak będzie za mało miejsca u ciebie, to ja to wezmę wtedy do samochodu. Te spożywcie to wezmę do samochodu. Ale to możesz brać, kiedy chcesz, proszę. Nie, ale mówię, jak będzie mało miejsca u ciebie, a już widzę, że już mało, bo słuchaj, to jeszcze do Mirka. To daj. A to są te spożywcze rzeczy, to ja włożę tutaj na siedzenie, na tylne siedzenie. Później albo tutaj, o. Na razie. Zaraz będziemy resztę ładować. A ty na światłach jesteś. No. Ej! Powiedział na akcję i teraz zbierania darów. Te małe. Na razie. No małe, bo do 1000 dochodzi. Dla ludzi poszkodowanych trzęsieniem ziemi w Syrii. Nie, no połóż. No. Ubrania dziecięce, tutaj kurtki, też dziecięce, piękny gest, moi kochani, także to wszystko zaraz będziemy oficjalnie do ambasady syryjskiej wręczać i złożyć. Na razie nie, no takiego to nie będzie. Coś się tam upchnie. No to u Piotra to już on już widoczności już nie ma, ale damy sobie radę, to jeszcze tam. Jeszcze. Jeszcze do góry. Coś małego. Mirku, jakbyś przygotował swój. Most ci wytrzyma to wszystko? Nie ma. Nie ma silnego mosta w tym? To nie są ciężkie. Łatki tylko, łatki. Ale jego most jest wytrzymały. Most ten w samochodzie. Nie, ale jego ja jest powiem, wytrzymały, to wiesz. Ja już... Zobacz, fajnie zapakowane wszystko. Równiutko. To możemy... Daj Mirku ten. Daj i przygotuj swój samochód. Wiesz co, ten... jechałem... Czekaj na bilku. Już jak z Gierkiem kiedyś jechałem. No to zanim ja przygotuję, zanim on odjedzie, to jeszcze trochę potrwa, także... Nie, odjedziemy razem, wiesz. Ja też nie wiem. To nie moje. Leki jakieś. A gdzie tu bazar jest taki, ten handel? Masz gdzie, Piotrze? Masz gdzie? Ja już kiedyś miałem tak załadowany samochód, to musiałem sprężyny wymieniać. Pękły sprężyny. Znaczy wiesz, to przypadek jest, że pękły. Tam i tak to w ambasadzie zweryfikują wszystko i tam przeładowują. Dobra, to już możesz ten. Na razie ma
Ale może to tam gdzieś tam bliżej. Chyba, że mamy zapakowany samochód Piotrka. Już, bo szkoda. Może być tu pierwszy. Szkoda, szkoda. Panie wejdzie nic. Słuchajcie, możecie na przednie siedzenie jeszcze coś położyć. Aha. No, no, dobra. Dobra. O, są pieluchy. Ale nie, ja jeszcze nie potrzebuję pieluchy. Ale to i tak rozmiar chyba nie będzie pasował. O, tak. No, tak. No bo to jakieś takie chyba... Jak coś małego? No chyba do 9 lat, to nie wiem. No to do 9 to za małe. Ja jeszcze się nie kwalifikuję. 8,5. To jest ciężkie. To jest ciężkie, to może u mnie. Może u mnie. Tak, ale co? Na siedzenie. A, dobra. A jak coś ciężkiego, dobra, to może odjedź, a niech Mirek... Nie dają do mnie już. Aha, dobra. Niech Mirek podjedzie. Zaraz. Albo coś nie podniosło, co tu jest? Tu też jakieś... No to już może czekać, ta pudełka, to może tam. Też to... Ktoś się namęczył, żeby... A, już Mirek jest. Ktoś się namęczył, żeby te właśnie dary wszystkie tam z punktu zbioru tutaj przywieźć. Bardzo dziękuję wszystkim, naprawdę. Bardzo dziękuję za serca, które zobacz, tutaj... Zobacz, jak tutaj mam, weź, zobacz, jak ja będę siedział. No wiesz, nie będzie nikt przeszkadzał z tyłu. No tak. Tam z tyłu już nikt nie będzie ci przeszkadzał. Nie będzie gadał. Nie będzie gadał, nie będzie ten... O, jest! Witam. No nie. I chyba już będzie tak. Jest pan. Już chyba nie ma to. Pan burmistrz. Teraz już nie ma to. Chyba co, te kołdry może wyjąć lukę. Bo ten karton jakiś pokrawy. A ty co tam nie możesz rozłożyć? A jest rozłożone, tak. Jest rozłożone, tylko trzeba... O kurczę. Niedobrze. No nic. Ja, no niestety no jestem nic zapakowany do ten. Pracy. No musiałem no, tak. Siedzenia. To te siatki to może u mnie w samochodzie na tylnym siedzeniu, wie? Tak? Bo tam jest otwarte drzwi, tak że można. Można tu dostać. Jest jakieś cięższe rzeczy, jakieś kosmetyki. Aha. Ale to jest miękkie, to można wcisnąć. To zostawimy na górę może. Na wierzchu, tak. Dajcie sobie jakieś takie ciężkie rzeczy, dajcie. Ale to dobra. Jest lekkie, to jest ona jest przepakowana. O, zaraz to będzie więcej miejsca, nie? Tak jest. A to wyjmie z kartona, jak... Nie, no właśnie tego nie wyjmie z kartona, bo to jest... Jakaś kawa, jakieś takie rzeczy, to wiesz. Zobacz, kurde, pan przyjechał nieprzygotowany, siedzenia niepowyciągane. No, ja nie rozumiem, żeby to przedostatni raz było. Ja chciałem tranzytem przyjechać. No to trzeba było, no. Ubranka nie ma w ręce, tak? Witam, pan burmistrz. Jak się... To jest Mirek, Piotr. Pan Remigiusz. Miło mi bardzo. Imię historyczne. Ja zawsze mam sentyment do takich imion. Remigiusz, nie, ale z historii to znam. Wiem, kto to był Remigiusz. Ja nie wiem. Był święty Remigiusz. Ja akurat na, jak mówili o Remigiuszu w szkole, to ja byłem, inne sprawy załatwiałem. Ja mówię, że ja jako obywatel Sulejówka dołożyłem tam 4 worki jeszcze tam u mnie w samochodzie są. Bo to jedziemy i wracamy, tak? Jedziemy i wracamy. Dobra, to ja bym się z wami zabrał. Tak, proszę, właśnie ja to u mnie tam. Tak dobrze się uchwalić. Dajcie tam do tego samochodu. Trzeba z jednej strony drzwi zamknąć, bo tak to będzie przepychać. Zobacz jaki toj tutaj jest. No właśnie.
Ile tam tego jest? Jeszcze koniec już. Tak? A nie, dajcie na tylne siedzenie tam jeszcze. O tu na tylne. No to już nie wejdzie. A to? To wszystko miękkie jest tu. Aha. Tu nie będzie problemu. I to. No dobra. No dobra. Czyli wszystko, co się zmieściło tutaj. Będzie na następne dalej. Dobra, to ja... Nie przeżyją drugiej tury. A, jeden jeszcze worek uczył. To tu u mnie na siedzeniu. Na tym siedzeniu ewentualnie. No i tyle, już ten, możemy... To na Świeradowskiej tak się jest, spotykamy. Tak jest. Dobra, szkoda czasu. Dziękujemy bardzo panowie. Dziękuję za pomoc. Masz mi leczu, masz ten. To już. No i... No dobra, to siadajmy. Dzięki panu. No, dziękuję wam, naprawdę dużo roboty. Tak, oczywiście. Jest miejsce. No to kończymy tutaj tą relację i ten. Wszystko rozpakowywać.